Hej kochani, zapraszam Was na kolejny Instatest i dziś będzie coś szalonego. Wiele z Was mi to podesłało. Chodzi o makijaż skarpetką. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale musicie najpierw zobaczyć ten film. Pewnie wiele z Was widziało go, bo wiele z Was mi go podesłało, także zobaczcie. Ja umieram z ciekawości, czy to w ogóle wyjdzie. Mam tutaj skarpetkę. Skarpetki są oczywiście świeżutkie. Kupiłam sobie takie odblaskowe, żeby ten mój beauty blender był taki właśnie kolorowy. I co widziałam, ta dziewczyna robiła, robię to pierwszy raz. Skręcała sobie tą końcówkę, tak? Przekładała przez tą część paluszkową. Nie, nie wyszło mi jeszcze raz. Ok. Mam gąbkę. I podkład, którego dziś będę używać, to jest Revlon Photo Ready. To jest jedyna rzecz, którą kupiłam w tej wyprzedaży Rossmanowej, ostatniej. I mam go w kolorze 002 Vanille i kupiłam go przed urlopem, więc będzie trochę jasny, ale mam tutaj jeszcze stick do konturowania z Inglota, bo w tym filmie też dziewczyna używała bronzera. I nakładam na ten mój Ala Beauty Blender. To bardzo dziwne uczucie. Czuję, jakbym uderzała się jakimś przedmiotem. No nie, jak gąbka jest mięciutka i milutka, to nie jest zbyt miłe. No mimo, że wydaje się dosyć miękkie, no to zbita, wilgotna kulka, bawełniana, to nie jest zbyt przyjemne. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale mam na twarzy plamę. I nie jest wszystko przykryte. Mam wrażenie, że ta gąbka sobie już tu wchłonęła, znaczy gąbka, no skarpetka wchłonęła sobie tutaj trochę tego podkładu. Nie wiem, czy to nie jest kolejny naciągany Instatest, taki na zasadzie, wiecie, jesteś na obozie, nie masz beauty blendera, użyj skarpety. Nadal mam kilka takich miejsc, gdzie będę musiała wrócić palcem, bo gąbeczka niestety zjada mi ten podkład. I to jest podkład z cyklu, że on dobrze wygląda w kamerze, a trochę gorzej na żywo, bo tutaj na żywo mi prześwitują niedoskonałości i zaczerwienienia, a w kamerze on tak ładnie odbija światło, że tego tak bardzo nie widać. Mam jeszcze mój korektor Boeing z Benefit. Troszkę jeszcze użyję na zaczerwienienia tutaj pod oczy. Natomiast podkład się bardzo szybko wchłania i cera zostaje sucha. On nie jest w ogóle taki mokry na cerze, nie daje takiego wykończenia mokrego. Jest totalnie suchy, matowy, ale ma w sobie drobinę. No dobrze, podkład mamy, to teraz jeszcze stick brązujący. Ja mam go w kolorze 109. To jest podkład w sztywcie po prostu. Taki bardzo ciemny. Ja go specjalnie kupiłam do konturowania. Zobaczymy, czy ta skarpetka chociaż tutaj się sprawdzi, bo tak jak mówię, troszeczkę ona mi rozmazuje ten podkład, a nie rozciera. I o dziwo to mogę sobie rozcierać. Właśnie nie wklepywać, ale rozcierać i nawet spoko to działa. Niestety gąbka zdjęła też to, co sobie wcześniej zasłoniłam. No dobrze, dokończę teraz makijaż i już do Was wracam z rezultatem. Ok, tak wygląda skończony makijaż. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam na ustach, to jest pomadka z Ofry w kolorze São Paulo. Na policzki nałożyłam sobie róż z Urban Decay Afterglow w kolorze Fetish. Nie widać go tak jakoś bardzo. Ale powiem Wam, że jestem z makijażu zadowolona i naprawdę wygląda on dobrze w kamerze. Na żywo, tak jak mówiłam, ten podkład wygląda trochę gorzej. On jest właśnie idealnym podkładem do kamery, do zdjęć. Na żywo niestety prześwitują wszelkie niedoskonałości. Tutaj dokładnie w kamerze to się wszystko odbija. Tak czy siak jestem z tego makijażu dosyć zadowolona. Niestety malowanie skarpetą było dosyć trudne. Łatwiej mi poszło z konturowaniem, jeżeli chodzi o rozprowadzanie podkładu takim ruchem. No to nie było to zbyt przyjemne. Naprawdę czułam, jakbym uderzała się po prostu jakimś twardym przedmiotem. Nie było to fajne. Dodatkowo skarpeta zjadła mnóstwo podkładu. Natomiast jeżeli chodzi o kontur, o ten bronzer,
To już fajnie mi się go rozcierało, właśnie wystarczyło pocierać w jedną i drugą stronę i może dlatego, że mnóstwo tego podkładu ta skarpeta tutaj zjadła, to ładnie mi się to rozblendowało. Nie było z tym żadnego problemu. Zobaczcie, przejechałam sobie i starłam wszystko, co miałam na ręku. Także to właśnie pokazuje, jak szybko nam się to wchłania, jak wszystko szybko nam się ściera. Moim zdaniem ten Instatest nie do końca działa, bo nakładanie nie jest przyjemne. Gdyby to było jeszcze przyjemne, tak jak gąbką, to rozumiem. To jest tylko na sytuacje awaryjne, jak nie wiem, naprawdę zapomnieliście wziąć pędzli. Tak czy siak wolałabym nakładać podkład palcami niż skarpetą, no ale co kto woli. Możecie oczywiście to przetestować i napiszcie mi, jak się u Was sprawdziło. Może to zależy od skarpety, sama nie wiem. Dajcie znać, które trendy z Instagrama mam obalić czy pochwalić w kolejnym filmie. No i będę na pewno kręcić kolejne. Macie pełną listę wszystkich poprzednich. Zwykle dotyczyły taśmy, ale myślę, że temat taśmy jest już dosyć wyczerpany i będę kombinowała z kolejnymi tematami. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, kochani!